Wielkimi krokami zbliża się 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbędzie się on 12 stycznia 2014 roku. Na pewno odbędą się koncerty, odbędzie się festyn rodzinny na rynku, ale na dzień dzisiejszy to, co jest najważniejsze, to są ludzie, którzy chcą włączyć się w tą akcję i zbierać pieniądze. Osoby, które będą z puszkami chodziły po Jeleniej Górze. Co roku został powołany sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przychówcu. Tutaj na 1 maja 28 zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć akcję swoim czasem. Zgłoszenia zbieramy codziennie w godzinach od 10 do 16, ewentualnie po kontakcie naszym telefonicznym, także z nami telefonicznym, także w innych godzinach. Można przyjść, zgłosić się, co trzeba mieć ze sobą. Koniecznie PESEL, koniecznie zdjęcie, ale zdjęcie może być albo takie zwykłe legitymacyjne, ale może być też przyniesione w wersji elektronicznej. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Czy już zgłosili się jacyś chętni do pomocy i nie tylko myślę tutaj o młodzieży, ale o firmach, które chciałyby współpracować? Zaczynając od młodzieży, już wiem, że szkoła w Mysłakowicach będzie miała dużą grupę wolontariuszy, tak samo szkoła w Janowicach Wielkich. Z Jeleniej Góry przede wszystkim harcerze, ale też już spora grupa takich normalnych mieszkańców się zgłosiła, która będzie chciała wesprzeć akcję. Co do instytucji, no oczywiście współpraca z Jeleniogórskim Centrum Kultury, a w tym roku zgłosiła się też do nas drużyna braci. Jest to taka grupa ASG, która będzie chciała na rynku w trakcie finału pokazać, czym się zajmują, i w ramach tego zbierać również pieniądze, ich patrole będą zbierały pieniądze też po Jeleniej Górze na rzecz dzieciaków i w tym roku także osób starszych.